Także już mamy, proszę Państwa, najnowszą strażnicę, kim są Świadkowie Jehowy, jak również Przebudźcie się. No tutaj w tym Przebudźcie się to było kiedyś, no to co uczeni amerykańscy mówią, że mózg pływa, że można mieć 115 lat, 120 lat, jeśli by się tylko miało, bo tu w Warszawie, Śródmieście raczej się chyba tyle nie osiągnie. Widziałam faceta, który biegnie po śmierdzącej ulicy i wdycha ten smród i ten polski, mazowiecki brud, gdzie nie ma tu ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani Świadków Jehowy. W Polsce... A! Flaga biało-czerwona. No i tutaj, proszę Państwa, pomiędzy tymi tarasami właśnie, a Warszawa Centralna, stoją siostry i one mogą poczęstować Was strażnicą, Przebudźcie się, książką, a Biblię sobie kup. No bo Polska nie stoi na Biblii. W Ameryce prezydenci rękę na Biblii kładą, a tutaj to niestety może rękę położyć sobie na dziadówie, która ma oczy jak 5 złotych, która kombinuje, która kręci, która kłamie, salcesonuje. No, udaje bogatą, no bo co którejś tam garnek da. Tak miała firma Filip, jak i proszę Państwa, ludzie przyszli i musieli pójść, bo nie mieli gdzie siedzieć, a przecież stać nie można, no bo to już wstyd dla nich, że nie postarali się, że nie ma miejsca na siedzenie. A Świadkowie Jehowy stoją. Cały dzień Państwo zobaczą. Nasze siostry stoją, mają stoisko, prawda, tu ze strażnicami, Przebudźcie się. I głoszą, są bardzo inteligentne, są bardzo mądre i mogą Wam dużo powiedzieć.